Aleksandr Łukaszenka złożył życzenia narodowi polskiemu z okazji Święta Narodowego Dnia Niepodległości. Nasza wspólna przeszłość obejmuje wielowiekowe wspólne dziedzictwo chrześcijańskie i kulturowe, szerokie, przyjazne kontakty między mieszkańcami obu krajów. A przyszłość możemy budować tylko zwracając uwagę na wydarzenie historyczne, wzmacniając więzi na zasadach partnerstwa i zaufania, napisano w winszowaniu. Również zostało podkreślone, że Białorusini szanują wybór dokonany niedawno przez obywateli Polski. Dobitnie pokazał chęć zaprzestania bezsensownego poszukiwania wewnętrznych sprzeczności, zewnętrznych zagrożeń. Mam nadzieję, że w Warszawie usłyszą głos swoich obywateli z wezwaniem do życia w pokoju i harmonii, z przedstawicielami wszystkich narodów i religii zobaczą przyjazną dłoń współpracy wyciągniętą przez Białoruś, stwierdził Aleksandr Łukaszenka. Przez niego zostało wyrażone przekonanie, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Polski jest dziś przyjazne sąsiedztwo, zaprzestanie nieuzasadnionej militaryzacji kraju i wyścigu zbrojeń. Tylko razem, krok po kroku, potrafimy przyczynić się do przezwyciężenia konfrontacji w naszym regionie. Strona białoruska jest na to gotowa, podkreślił Aleksandr Łukaszenka, życząc wszystkim mieszkańcom Polski bezchmurnego nieba i pewności jutra.